Dobra, panowie, włączę nagrywanie. Siema tutaj, Spartiatych, a dzisiaj Wali na Urfie, według mnie... A, nie będę mówił formułki, według mnie najsilniejszy champion, według mnie Broken, bo już nawet wy to widzicie, że to za dużo tego mówię, także silne po prostu to jest. Także postanowiłem wam to nagrać na Urfie i tyle. Zostawcie ocenę pod tym filmem, zostawcie suba, czat się wita oczywiście, Kev, Ryszard Pospolity, Damian Krajewski, MLPG, Bartek Wołusiak, Grafa, Master E, o pięknie, piękny raczek, Jan Paweł II, Peter Peterson, Alvaro. Dobra, panowie, jest straszny, a jeszcze Messer, jest straszny czat, także nie będę czytał na razie. Q sobie polecić, czy E? Znaczy teraz sobie chyba... A, dobra, Q. Także Waj w tamtym sezonie wrzuciłem na YouTube'a i naprawdę piękne to było. W tym mam nadzieję, że będzie równie dobrze. Zobaczmy. Ogólnie mamy... Wydaje mi się, że mamy bardzo silny team. A, i oczywiście pozdrawiam... Simi Amor, który użyczył mi Waj, bo jemu się wylosowała. Także wielkie dzięki. Kabarecik dla ciebie, gościu. No i wielkie dzięki. Zachęcam do grania ze mną na PBE, bo właśnie no dzięki wam mogę często zagrać jakimś fajnym czempionem. I jeszcze Messer zawsze muszę być. Dziękuję za Nate'a. Damon Dame dał na goli brodę 3 złote, witam YouTube'a. Dziękuję bardzo. Porobię trochę dżunglę, Jinx da se radę. Kabarecik dla ciebie, Damon Dame, dziękuję bardzo. Ogólnie Jinx jest silna na linii, według mnie, na Urfie, także... 8 następnych. O nie, proszę. 8 dał na goli brodę trzeciego. 0-0 ZL, no ale Spartia. Przyznaj się, wymieniłeś się kiedyś z Ketsi Kozą, żeby sprawdzić, czy są takie same w smaku jak twoje. Ja pierdziele. No i oczywiście zależy od koloru, najsmaczniej są zielone, polecam. Kurde! Aż mnie skręca. Dziękuję za donate'a oczywiście. Pozdrawiam serdecznie. Jinx jest tu silna, także... Obrzydliwe, ale 8 oczywiście, pozdrawiam cię. Dziękuję za donate'ika. Zobaczcie, ja prawie HP nie tracę. Fizz jest bardzo silny. Kurde, oni w ogóle mają silny team. Racja. Dobra. Patrzcie, jakie ganki! Czemu ty to... A, to Jinx, okej. Okay. Bałem się, że to kto inny. Ogólnie na Urfie najbardziej chodzi o expa, panowie, także... Polecam sobie, no junglować opłaca się jak dla mnie. Wydaje mi się, że to jest dobra droga do wygranej. Kurde, Fizz jest bardzo silny. Nie wiadomo, co jest silniejsze, Fizz czy Sona. Oba te czempiony są bardzo silne. Dobra, spróbujemy eko zabić, zanim ma szóstkę. Ej, dobre ganki! Ej, ładnie działa jak na razie. Tylko oni mają mawkę chyba. Albo gdzieś poszedł ten... Ta Leonka? Nie, ona jest na topie. Kto poszedł? Kane? Nie wiem, ktoś im zniknął.
Zastanawiam się, czy opłaca się item na dżunglę lecieć, bo nie wiem, czy to jest akurat aż tak dobre, ale ogólnie Smite. Nowy odcinek brązowych wszedł, no to wiem, ale no nie wiem, czy na live oglądać, panowie. Przecież codziennie będziemy oglądać te odcinki. W sensie na live. Poza live'em oczywiście zachęcam. Jak się wkurzył. Gdzie on jest, tym Echo? Kurde, jakie to jest silne. Shaco. Który ten Shaco to porobił. Jakby Shaco tu nie tapnął, to może by Tom Jinx zabił, ale nie jestem też pewnym. Pierwszy ten item na dżunglę chyba. No nie wiem, czy ten item na dżunglę jest tu silny, panowie. To może go oleje, nie? Dobra, pójdę na bota już, bo nie wiem, czy warto chodzić jeszcze na dżunglę. Mam 6 level, czyli nawet jest spoko jako jedna. A już mam 7 ten eko. Znaczy ten, jeżeli ten Shaco tutaj ma pacynki. Ten Shaco to jest to straszne. Dobra. No Vi jest dosyć silna tutaj. Chyba ucieczka. Zależy co. A, Shaco ma 6, także uciekam, bo jeżeli to Shaco, to no nie przeżyję tego ja. Co, pacynkę mu zniszczyłem, a. O kurde, heksechem mnie zabił. Ha, dobra. Dobra, weźmy to. Witam wszystkich na live, tak w ogóle, sporo osób przyszło. Witam was serdecznie, panowie. Może dobijemy 45 tysięcy dzisiaj, nie wiem. Nie jestem pewny, czy to jest możliwe, ale byłoby miło. Czysty Nerwarian, ktoś ma pożyczyć szampon. Ale jak czysty, to po co mu? Chyba, że za czysty i teraz się ciągle myje. Czekajcie, może ktoś będzie tędy szedł, ale nie wygląda na to. Ładnie tą Dianą. Zabił tego Shaco? Zabił. Ładnie. Dziękuję za Nate'a. Adim znowu, bardzo dziękuję. Adim dał na goli brodę piątego. 00ZELO YouTube. What? Babkę bab minus BEE. Co? O dobre. O nie, gościu. Nie ograł. Ła, ty zapalona? Ja pierdzielę, jaka jechaneczka, panowie! Dobra, Duskblade, co? Z Duskblade'em to już jest w ogóle broken. Dziękuję oczywiście Adim za następnego donate'a, doceniam wszystkie. Kurde, a już nie pykło do końca. Dusk. Ej, nie no, ładnie działa tu Vi. Ej, w ogóle dżungla jest strasznie niedoceniona chyba na tym, wiecie? Na Urfie i dlatego
Dlatego to chyba mi tak dobrze idzie. Dżungla jest niedoceniona na Urfie, a jest bardzo, bardzo dobra. Także polecam wam. Jeżeli jesteście, widzicie, jeżeli widzicie wasz team, który jest taki, wiecie, że ktoś sobie da radę sam na linii, to postarajcie się na dwóch, to postarajcie się iść dżunglę. Znaczy on ma akurat 1.6, ale no Jinx nie jest też aż tak silny na Urfie. Ale daje sobie radę na linii, no bo ciężko jej też paść. W sensie, no nie jest, ja nie wiem, w dupie z tym, nieważne panowie. Koniec merytorycznych live'ów. Patrzcie, nastawiam sobie łapkę, no później. Mam dwa staki teraz. O ty typie. Kościu. Ja zabiłem ich wszystkich? What? A nie, Jinx zabiła Erką. No to ładnie. Da radę, 1.6, trochę nie wyszło. Ej, ono jest sprzeczne z moim tym. To jest po prostu sprzeczne z moim. No nie pasowało do mojego wzwodu. W sensie wywodu. Wiecie o co chodzi. Siedem minut mówię, według mnie jest dobra, bo ja trafiłem na bardzo silną Jinx na Urfie raz. No po prostu ta nie jest dobra. No. I tyle. W takim razie ta nie jest dobra na Urfie, kumacie? I tyle. Panowie, co tu się dzieje na tym live? Ale ładnie działa, bardzo ta Vi, no. Ale wiedziałem, że ona będzie tu ładnie działać. Vi jest strasznie silna tutaj. Widzicie, jeszcze się przyznał, że jest słabą Jinx, także moja teoria jest dobra nadal. Widzicie? Moja teoria nadal działa. Jaki one shot! Triple kill? A, kwadrę mu zabrałem. Dobra, cofamy. Oblut Tristera. Powiduj trochę, bo za krótki odcinek będzie. A, czasem krótki odcinek może być. No, cofnąłem obok niego. A, on zabił. 15-4 Diankom, ładnie. 12 minuta, macie rację, jest krótko. Kiedy ten odcinek wrzucę, to już jeszcze sporo dni. Ej, zabiłem go, nie wiem jak, ale zabiłem. Ważę, że jest 10 minut plus kapa. Staszek, patrz, Staszek, dziękuję. PPAS ZTK 232 dał na goli brodę trzeciego. 00 ZTU się ma Sparta, uwielbiam twoje filmy, zaprosisz mnie na lolu, nick PPAS ZTK 232. Kabarecik dla ciebie, nie dodaję na lolu, ale dziękuję bardzo za donate'a. Jak będą 1v1 albo, wiesz, albo customy, to wtedy się zapisuj i wtedy może zagramy. Dziękuję bardzo za donate. Czekajcie, myślę co tutaj zrobić. Ale nie no, Vajka, kurde. Ale widzicie, nawet jak taki gość jak on zrobił 4-8 na Jinx, a mówił, że jest bardzo słaby, to jednak Jinx to musi być w miarę okej, okay, widzicie? Moja, czyli moja teoria. Jak się przenosi tym Galio. Ten Galio. O nie, nie. Uwielbiam tutaj Vi, naprawdę. Vi bazuje zawsze na skillach, dlatego jest tu bardzo silna.
A ona ma ogólnie bardzo mocne te skille, Vi. Więc wiecie, no jeszcze jak ona ma te skille non-stop, no to ja się nie dziwię, że tak działa. Byłeś sam na linii na Leona i Jekko, nawet już mówiłem, że Jinx jest w miarę silna. Bo podwierzą ci mili, bo to urw. Nie dlatego, że to oni. O, zabił on. Nie no, w sensie, gdyby lepiej tam Jinxał, to wydaje mi się, żeby ustał na tej linii, ale też na urwie ciężko ustać na dwóch, nie? Także mówię, no ale jak macie taką Jinx, to warto ją zostawić i pójść do dżungli, jak dla mnie, no bo... No widzicie, są efekty, także. A on i tak nie jest źle u niego. Bo sobie poradził tam Jinx. Nawet grając na dwóch, więc spoko. Według mnie. Więc okej jest. Jak to bije? O kurde! Widziałem, wpisywałem Bruda z Twitch i wyskakiwał mi Nerwarian. Także to potwierdzone info. Wyskakuje Nerwarian. Jak się wpisze Bruda z Twitch. Statika sobie polecę na ostatni item. Dobra, tyle. Zostawcie ocenę i suba. I krótki odcinek dzisiaj, ale oczywiście będzie jeszcze jeden prawdopodobnie, albo to był drugi, nie wiem. Kabarecik dla was i elo.